Cześć, tu Ernest! Dzisiaj do gry wyszła aktualizacja zawartości, a z nią nowy łuk Bum Bum. Jest to nowa legendarna broń i co ciekawe, wybuchowy łuk korzysta z amunicji do strzelb. Na początku jak złapiecie o tą broń, to może was odstraszyć brak celownika. Ale nie bójcie się, bo jeśli zaczniecie celować, to pokaże wam się niebieski hologram wskazujący trajektorię lotu naszej wybuchowej strzały. Wygląda na to, że możemy anulować atak tylko zmieniając tą broń na inną. Łuk Bum Bum działa jak łuk, czyli tym bardziej naciągniecie strzałę, tym dalej ona poleci oraz zada większe obrażenia. Strzała ma wybuchową końcówkę, która po zaknięciu się z jakąś powierzchnią daje niewielki wybuch, ale nie małe obrażenia, ponieważ aż 100 punktów obrażeń. Jeśli trafimy przeciwnika strzałą, to mamy zapewnione dodatkowe bazowe 15 punktów obrażeń, które może wzrosnąć do 18, jeśli przytrzymacie strzałę, aż usłyszycie ten dźwięk, który oznacza, że mocniej już nie da się strzelić. Długość lotu strzału zdaje się nie zmieniać jej obrażeń, za to podwaja te obrażenia trafienie w głowę. A w tym samym czasie sam wybuch zawsze zadaje 100 punktów obrażeń. Wybuch zadaje też 100 punktów obrażeń strukturom. Poza tym w temacie przedmiotów to papryczki zostały ulepszone. Teraz ich efekt trwa dwa razy dłużej i jest dwa razy mocniejszy, czyli zwiększają naszą prędkość o 40% na aż 20 sekund. Legenda głosi, że bananek przebiegł tak wokół mapy 6 godzin. A na mapie w wypasionej wyrwie jeszcze przed aktualizacją pojawiło się nowe wykopalisko, które prawdopodobnie zostanie rozkopane jeszcze dzisiaj dzięki pomocy graczy. Przypuszczam, że tutaj mogą być skoku skały. Następne wykopalisko powinno pojawić się tutaj obok zlewu zdobyczy, co wiemy dzięki pewnemu błędowi z mapą. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym.